Jak co roku my z Romanem wiele albumów, robót przeprowadziliśmy i od tego czasu realizujemy część muzyczną w kontekście realizacji retrospektyw filmowych krajowych, narodowych. Mieliśmy już prezentację muzyki ze Szwecji, Kanady, Węgier. W tym roku mamy tutaj, staram się nie posługiwać za dużo przymiotnikami, ale powiem, że wspaniałą i samolitą prezentację muzyki norweskiej. Naprawdę 8 projektów, każdy jest no, po prostu bardzo, bardzo, bardzo dobry. Mamy bardzo znane projekty norweskie, ale też mamy kilka postaci projektów mniej znanych w Polsce. Natomiast chcę powiedzieć na przykład o Susan Sundfors. Zapamiętajcie moje słowa, to będzie za chwilę światowa gwiazda. To jest wspaniała, cudowna artystka, nieprawdopodobna. W poniedziałek na festiwalu zespołem Super Sanet, wielką, wielką, legendarną, legendarnym projektem sceny eksperymentalnej z Norwegii. To jest wielkie szczęście, Super Sanet nigdy nie był w Polsce. Obiecuję, że to będzie dzień, który długo zapamiętamy z powodów i artystycznych, i emocjonalnych pod każdym innym względem. Czyli Norwegia. Następna ważna sprawa to jest współpraca bardzo mocna z częścią filmową i realizujemy w tym roku w Arsenale coś, czego nie było w takim wymiarze nigdy do tej pory. Po pierwsze zmieniamy trochę Arsenał przez to, że jeden z projektów muzycznych będzie projekt Pinku Eigu, który jest częścią większego projektu Witka Liszkowskiego, polskiego artysty. I realizujemy część muzyczną, wizualną z kilkoma artystami z Wrocławia, między innymi z Niemosem, znanym wam pewno od lat artystą sceny wizualnej i muzycznej. Ale też na przykład realizujemy projekt Nevandine, który mieliśmy w tamtym roku zaprosić. To jest projekt Jerome'a Nettingera, który był niedawno w Wrocławiu. Jednej z najważniejszych postaci muzyki eksperymentalnej w Europie w ogóle. On od 20 lat realizuje ten projekt Nevan Kine. To jest trzy osoby, Jerome, który gra na instrumentach klawiszowych, modularnych, podłączonych do przeróżnych efektów. Dwóch panów, którzy na żywo eksperymentują z taśmami. Za każdym razem jest to zupełnie coś innego, no bo te eksperymenty są różne, wynikają z bardzo różnych ustaleń, jak gdyby. I realizujemy ten projekt w Arsenale, co też jest bardzo ważne, bo my coś bardzo mamy tego, ale Jerome był widział, zaakceptował to miejsce Arsenał, więc naprawdę dosyć odważny projekt i bardzo, bardzo się cieszymy z Romanem, że zaczął, bo to jest też taki projekt. I oczywiście już o Mariuszu mówiliśmy, ja tylko powiem, że przekonaliśmy go do rozszerzenia formuły muzycznej i udało się zaprosić do jego projektu, którym on zwykle realizował z Fiszem i Emadę, kilku nowych muzyków. Między innymi zagra w tym projekcie tak wspaniałe postaci muzyki jazzowej i awangardowej polskiej jak Wśród Gralak i Mateusz Pospieszacki, więc wielkie szczęście, że udało mi się zaprosić. Ale zupełnie z innej strony jest zespół Boys, japoński zespół, który dał niedawno dwie wspaniałe płyty. Oni z kolei, ich muzyka była wykorzystana w wspaniałym, cudownym filmie Jimmy'ego Jarmusza Limit of Control, więc naprawdę jestem bardzo dumny, że udało się ich zaprosić. Zespół Boys, który właśnie zagra tego samego dnia, co projekt Witka i Minamosa, więc... A tylko chcę powiedzieć, że jeszcze Fiolka najdę nam się z gościem Minamosa, więc zobaczymy Fiolkę w Arsenale również. To tyle chyba, jeśli chodzi o projekty w Arsenale. Mamy wiele projektów. Jest Baba, która też zagra własną wersję muzyki, jak piszą do filmu koreańskiego Nieustraszeni Programcy Wampirów. Jak znacie i znamy Babę Macia Moretiego, możemy się spodziewać czegoś bardziej interesującego, przyśmiewczego, niż oryginalnego. Także widzicie, że mamy bardzo fajnie wiele projektów, które są na styku właśnie filmu i muzyki. To jest wielkie, wielkie szczęście, że udało się tych artystów zaprosić. Wydaje się, że to jest coraz bardziej taka precyzyjna i świadoma nasza strategia. Najważniejszy artysta oczywiście na koniec. To jest wielkie marzenie Romana Gutka, chcę powiedzieć. 6 lat temu, jak się poznaliśmy, to wydaje się, że to był jeden z pierwszych artystów, o których rozmawialiśmy. Wtedy była Marian Faithful na Wyspie Słodowej. Jak wiecie, rok temu udało się wrócić do tej strategii robienia koncertów na Wyspie Słodowej i świetny koncert Mike'a Pottona. A w tej chwili chyba jeszcze ważniejszy artysta. Artysta, który wydaje się, że chyba najlepiej, jak sobie możemy wyobrażać, wchodzi w tą nową horyzontowość. To jest po prostu wielki, wielki artysta, który jest też bardzo znany z tej aktywności filmowej. Nie będę mówił o wszystkich filmach, ale on jest i aktorem, i scenarzystą, autorem muzyki oczywiście. Od czasów Wima Wendersa, od filmu Niebo nad Berlinem, lata
80, aż po film Droga, który pokazywaliśmy na amerykańskim festiwalu. No po prostu to jest wielkie szczęście, że my go mamy. Powiem tylko, że udało się go wydrzeć moc kolokwialnym i innym promotorom. Nie będę mówił festiwale, naprawdę tak jest. I uwaga, zapłaciliśmy mniej pieniędzy. Ale to dlatego, że festiwal jest cudowny i dla niego argument, że zagra na festiwalu filmowym tak wspaniałym, był po prostu podstawowym argumentem. Widziałem koncert w Zagrzebiu. 29 piątek, ostatni weekend, gdzie nam jest to druga Wyspa Słodowa. To jest ostatni koncert na trasie Mundrakeira z zespołu Grinderman i spodziewamy się specjalnej emocji, zawsze tak jest, jak artyści są przed ostatnim koncertem, który wyzwalają sobie jakąś dodatkową energię i tą siłę witalną, więc namawiam, byłem Elis Trzypek, jego taki partner muzyczny od wielu lat. To jest też niesamowita osobowość. Zresztą, jak wiecie Państwo, Kate zawsze miał u siebie wybitne postacie, jak Bixa Barger. W tej chwili jest Elis, który jest też kompozytorem muzyki filmowej, oni razem robią tą muzykę, więc namawiam wszystkich serdecznie, bardzo serdecznie zapraszam na pieśń muzyczną do Arsenału i na Wyspę Słodową. Bardzo dziękuję.